Troszkę więcej nagród od Miasta 44 dostali Bogowie. Ostatecznie twoim zdaniem zwyciężył lepszy film? O matko, nie mogę tego ocenić, bo przecież grałam w filmie nominowanym, więc oczywiście zawsze będę popierać Miasto i moim zdaniem to był najlepszy film, ale gratuluję bardzo, bardzo twórcom Bogów, bo jest to świetny film i bardzo, bardzo się cieszę też, że jakoś te statuetki się tak rozłożyły porówno prawie, więc bardzo się cieszę. A pewnie przy okazji premiery Miasta to pytanie się pojawiało, no ale teraz Orzeł. Te dwa wydarzenia jakoś bardzo radykalnie zmieniają twoje życie zawodowe albo prywatne? Nie, zawodowe nie. To naprawdę nie jest tak, że tak łatwo. Dalej trzeba robić swoje i starać się o te role i chodzić na castingi. To nie jest tak, że się zagra w jednym filmie i o, nagle 5 scenariuszy do wybrania. Nie. W różnych miejscach różni artyści umieszczają nagrody, które dostają. Gdzie będzie stał twój orzeł? Nie mam pojęcia. Pewnie na regale koło gdyńskiej nagrody w moim pokoju. Gratulujemy jednej i drugiej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dzięki.